Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że zechcieliście pobyć ze mną, spędzić ze mną tych kilka chwil, posłuchać tych opowieści o fotografii. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować Was do własnych poszukiwań w tej pięknej dziedzinie sztuki. Proszę Państwa, właśnie sens fotografii od samego źródła, od samego słowa, czyli od fotografia, czyli pisanie światłem. Chciałbym, żebyście z czasem rozumieli to, że nie tylko światło zapisuje, ale że ten, który trzyma aparat, także jest pisarzem. Dzięki tej sztuce, która dziś jest tak łatwo dostępna, świat, nasze środowisko, wszystko co nas otacza, możemy przetwarzać w sposób estetyczny. Możemy poszukiwać piękna, ładu, harmonii. W tym, co zazwyczaj wydaje nam się chaotyczne, nieuporządkowane, szare. Jeszcze raz dziękuję. Ten krótki filmik instruktażowy dedykuję przede wszystkim osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią i chciałyby się dowiedzieć na temat podstaw tego, co zrobić, aby. Zdjęcia, które wychodzą z naszej ręki, podnieść na nieco wyższy poziom, albo być może zrozumieć coś inaczej, być może coś więcej niż to, co wiedzieliśmy do tej pory. Gwoli takiego przypomnienia, od samego początku, kiedy człowiek zaczął tworzyć sztukę wizualną, próbował odzwierciedlić świat, czy to będą pierwsze malunki naskalne, gdzieś tam w jaskiniach znalezione, czy, były, czy, czy malarstwo na naczyniach, na wazach a potem Grecy zaczęli jakby tworzyć teorię dla sztuki, którą dziś nazywamy estetyką, czyli nauką o pięknie. A zatem od Wieków, kiedy ludzkość zmagała się z próbą przełożenia tego, co widzimy poprzez oczy, czyli rzeczywistości, na świat dwuwymiarowy, na płaszczyznę skończoną, czyli malarstwo, towarzyszyła temu z jednej strony tęsknota za doskonałym przekładem, z drugiej strony świadomość, że im nawet lepszy jest ten przekład. Im obraz wierniej oddaje rzeczywistość, to jednak ta droga pomiędzy rzeczą, ręką malarza, okiem, a gotowym efektem na, na płótnie, zawsze przechodzi przez to, co malarz widzi, to, co malarz wie o świecie. To czego się nauczył, i to, co myśli w danym momencie. A zatem każdy obraz jest pewnego rodzaju interpretacją człowieka. I ten element ludzki uważano za, za pierwiastek, który uniemożliwia taką właśnie bezpośrednią, wręcz mechaniczną rejestrację świata. Tak było aż do roku powiedzmy 1000. 1826, kiedy to powstało pierwsze zdjęcie. Tak, datuje się w historii, że jest to pierwsze zdjęcie. Jakkolwiek próby utrwalania tego, co było napisane przez światło, były, zdarzały się już wcześniej. Ale to, na co teraz patrzymy, to oficjalnie pierwsze zdjęcie zrobione we Francji z dachu. Proszę Państwa, ekspozycja tego zdjęcia to przynajmniej 8 godzin. Tak, to było wtedy. Te materiały światłoczułe tak działały. Czy dużo się zmieniło? Za chwilę będziemy obchodzić dwusetną rocznicę właściwie wynalazku fotografii od tego pierwszego zdjęcia. Czy dużo się zmieniło? Bardzo dużo. Teraz każdy z nas może mieć w kieszeni aparat, a zatem każdy z nas może być fotografem. Kiedy już fotografia powstała. Wieszczono właśnie koniec malarstwa, że oto teraz już wystarczy układ optyczny, materiał światłoczuły i świat możemy rejestrować. Zanim powstało zdjęcie, na którym utrwalono pierwszego człowieka, zresztą przez przypadek, prawdopodobnie, minęło kilka następnych lat. To, co stanowiło Zarazem istotę fotografii, czyli to pisanie światłem, że światło w sposób mechaniczny, choć ktoś mógłby powiedzieć magiczny, potrafi zapisać fragmenty rzeczywistości na materiale światłoczułym. Brak tego elementu interpretacji autora w analogii do malarstwa. Powodował, że fotografii nie chciano uznać za sztukę w tej mierze, jak uważano malarstwo. Do tego dochodziła jeszcze, jako właśnie zarzut przeciwko sztuce, możliwość łatwego kopiowania powstałych obrazów. Niemniej jednak podobieństwo malarstwa i fotografii jest. Bardzo duże, dzięki czemu możemy korzystać z takich podstawowych kategorii estetycznych wywiedzionych z malarstwa i stosować je właśnie do fotografii. I myślę, że na samym początku, pojęciem, z którym powinniśmy się zmierzyć, jest ekspozycja. Ekspozycja jest wyrażana za pomocą parametru EV. I jeśli aparat jest ustawiony w tryb auto, to znaczy, że komputer będzie sam dobierał pomiędzy czasem otwarcia migawki, wielkością przysłony i czułością ISO. Będzie tak manipulował tymi elementami, żeby ta ilość światła w zdjęcie była właściwa, czyli żeby była. Po prostu na skali miała wartość zero, żeby żadne światła nie były prześwietlone i żeby cienie też były możliwie widoczne. Tu jeszcze podzielę się taką dygresją, że właśnie ta różnica między światłami a, a cieniem, która nazywana jest dynamiką, że właśnie dynamika. Aparatów cyfrowych kiedyś była bardzo słaba, na przykład w porównaniu do, do kliszy fotograficznej, a w porównaniu do ludzkiego oka, to, to już w ogóle, bo nasze oko może widzieć jednocześnie i najwyższe światła, i, i cienie, i detale, właśnie w jakichś tam bardzo zacienionych elementach, na które patrzymy. No aparat właśnie ta specyfika jego. Ta dynamika matrycy, przez to, że jest mała, no to często się zdarza tak, że albo właśnie światła są prześwietlone, czyli gdzieś tam chmury, przez które słońce się przebija, albo cienie są zbyt czarne i nie widać tam żadnych szczegółów. Chociaż muszę przyznać, że, że to też bardzo szybko się zmienia. Ten postęp technologiczny jest olbrzymi i nawet telefony komórkowe dziś potrafią mieć bardzo dużą. Właśnie dynamikę. To, z czego składa się ekspozycja zdjęcia, to ustawienie pomiędzy trzema mechanicznymi elementami aparatu, to znaczy, właśnie migawką, na jak długo ona się odtworzy wielkością przysłony oraz czułością matrycy, czyli kiedyś. W fotografii analogowej, powiedzmy, czułość filmu to wyrażała, co dzisiaj wyraża czułość matrycy, parametr ISO. Tutaj na wyświetlaczu aparatu właśnie można zauważyć, obok literki M jest 1 przez 1000. To znaczy, że w momencie, kiedy robiłem zdjęcie, wartość migawki była 1000 tysięczna. To znaczy, że na jedną tysięczną sekundy otwierała się migawka czyli to jest tak jakby sekundę podzielić na tysiąc drobnych kawałeczków i na tak krótko przy tej ilości światła wystarczyło otworzyć migawkę przy ustawieniu ISO 100, jest to dość mała wartość i przy otworze przysłony F4.0 te trzy parametry pomieszane razem Sprawiają, że zdjęcie ma właściwą ekspozycję. Oczywiście, w miarę budowania świadomości, tej fotograficznej, i przy posiadaniu aparatu, który ma możliwość dostępu do manualnych ustawień, my możemy sami regulować te wartości, tak dobierać je, żeby jednocześnie Ekspozycja była prawidłowa, ale osiągać różne efekty. Z tych trzech elementów składa się każde zdjęcie cyfrowe bo i czułość matrycy, i wielkość yy, przysłony czy czas otwarcia migawki będzie tak samo w telefonie komórkowym ważny tak samo w aparacie takim małym, kompaktowym i tak samo w lustrzance. Teraz, jeśli chodzi o parametr ISO, to najczęściej on jest używany przez nas w trybie automatycznym, bo wydaje się, że jest on najmniej ważny. Tymczasem jeszcze niedawno aparaty mogły osiągać wartość ISO 400, niektóre 700, ale koszt, jaki był wtedy dla zdjęcia, to był tak zwany szum cyfrowy, czyli im wyższa była Wartość ISO przy słabych matrycach, tym więcej wchodziło takich niekoniecznie chcianych artefaktów do, do naszych zdjęć. Taki kolorowy szum się pojawiał. Na kliszach o dużej czułości kiedyś było ziarno, ale to ziarno było nawet lubiane przez fotografów. Ono dawało taki specyficzny charakter, dodawało do zdjęć. Natomiast ten szum cyfrowy niekoniecznie nam się podobał. Dzisiaj postęp w tych Czułościach matryc jest tak duży, że są już aparaty od jakiegoś czasu zresztą, które potrafią robić zdjęcie praktycznie w zupełnych ciemnościach. One gdzieś tam i tak wyłapią jakieś fotony i, i potrafią zrobić zdjęcie w zupełnych ciemnościach i to całkiem dobrej jakości. A takie zdjęcia gdzieś tam robione na ulicy, przy lampach, czy nawet w domu, przy świecach, to, to już jest. Żaden problem do tego, żeby zdjęcie było wyraźne i ostre. Na przykład, to zdjęcie, na które teraz patrzymy, zostało zrobione przeze mnie telefonem komórkowym w przejściu świdnickim, dobrze nam znanym. Jest tam dość jasno, ale jednak jest to zmrok. I widać, że dla nowoczesnego telefonu komórkowego to jest żaden problem, żeby nawet bez pomocy statywu zrobić zdjęcie, gdzie są widoczne i światła, i cienie. Jest ono całkiem wyraźne, więc ten postęp jest naprawdę duży i jest to pocieszające. Albo kolejne zdjęcie zrobione nad kanałem Odry. Po lewej stronie byłoby widać fasadę gmachu. Uniwersytetu, a tutaj mamy taką zatokę. Tutaj, w tym momencie, kiedy robiłem zdjęcie, było bardzo ciemno, a jednak zwykły telefon komórkowy bardzo dobrze poradził sobie i dał całkiem dużo światła do zdjęcia. Pewnie nawet jakieś gwiazdy są widoczne, co wydaje mi się, że nie było widoczne gołym okiem. Kolejnym parametrem jest czas otwarcia migawki. Jest on Określany literką S. Ja może za chwilę pokażę aparat, na którym jest pokrętło, gdzie właśnie będzie dobrze widoczny skrót S, czyli jest to taki ustawienie aparatu, który polega na tym, że aparat sam dobiera otwór, wielkość otworu przysłony oraz czułość matrycy, dając nam możliwość kontrolowania czasu otwarcia migawki. No dobrze, ale po co nam kontrola nad czasem migawki? Otóż dla mnie jest to jeden z najważniejszych parametrów, ponieważ fotografia to nie tylko suma światła i nie tylko wycinki rzeczywistości zatrzymywane w kadrze, czyli nie tylko przestrzeń, ale właśnie też czas. I ten czas otwarcia migawki przy w starszych konstrukcjach, np. przy zdjęciach nocnych, musiał być bardzo długi, np. 3 sekundy. Dlatego tak trudno było zrobić zdjęcie z ręki, które nie byłoby rozmazane, jakoś tam rozmyte. No bo właśnie raz, że otwór przysłony nie był na tyle duży, żeby wpuścić wystarczająco ilość światła. No i te matryce były bardzo biedne przy czułości 400 i co żeby była ekspozycja nadal prawidłowa, o tym pamiętamy, a aparat na bardzo długo otwierał migawkę. A przy tych możliwościach jakie dzisiaj mamy, czyli wysokie czułości matrycy bez utraty jakości obrazu oraz jasne obiektywy coraz jaśniejsze nawet w telefonach komórkowych, czym jest jasność obiektywu, ja jeszcze za chwilę powiem, my możemy kontrolować czas. No i na przykład Możemy przymknąć migawkę do jednej 250 sekundy, nawet przy takim nocnym zdjęcie, zdjęciu, jak tutaj widzimy, jest to oczywiście gmach opery. Nie skupiałem się w tym momencie na kompozycji tego zdjęcia, tylko chciałem pokazać, że właśnie nawet w zdjęciu nocnym można migawkę przymknąć na wystarczająco długo, żeby zdjęcie nie było poruszone. Czyli yy, ruch wszelki. Przy takim krótkim otwarciu migawki po pierwsze ustaje, ale też nasze kołysanie, nasze poruszanie się, jakieś drżenie rąk jest niwelowane przez aparat. To znaczy migawka otwiera się na, na tyle, na tak krótko, że zdjęcie i tak wydaje się nieporuszone i ostre. Właśnie w fotografii, jeśli chodzi o, o czas, możliwość kontrolowania czasu daje nam, kontrolę nad tym, w jaki sposób zostanie zapisany ruch, bo to jest jakby klucz, to jest istota do tego, żeby nasze zdjęcia były kreatywne. Mogąc kontrolować czas otwarcia migawki, jeśli otworzymy ją na dłużej. Możemy pokazywać ruch w taki sposób, jak nie widzimy go na co dzień, jak nie widzi go ludzkie oko. I tu właśnie zaczyna się chyba to, przez co my lubimy fotografię, i dzięki czemu ona nabiera trochę magii. A więc nie tylko zatrzymywanie szczęśliwych chwil gdzieś tam, powiedzmy, z przyjęcia, z urodzin, z komunii czy cokolwiek, ale próba takiego pokazania rzeczywistości. Poprzez fotografię, jakiej właśnie na co dzień nie widzimy i nie spodziewamy się. Tutaj widać na tym zdjęciu, że migawka musiała otworzyć się na znacznie dłużej, ponieważ cały ten, cała lewa strona kadru, gdzie przejeżdża tramwaj, on już nie jest zatrzymany. Żeby on był zamrożony, myślę, że potrzeba by było tak z 1,25 sekundy, a tutaj podejrzewam, że jest 1,8 sekundy. Na tym zdjęciu migawka została otwarta na dwie sekundy, i już widać jak przejeżdżający tramwaj zamienił się w taką smugę światła, co jest właśnie takim ciekawym efektem, i innym spojrzeniem na, na rzeczywistość. Ja właśnie bardzo polecam eksperymenty z długim otwarciem migawki, no żeby zrobić nieporuszone zdjęcie przy tak y, długim czasie no, to już powinniśmy zaopatrzyć się w statyw, bo nawet stabilizacja matrycy, czy to w aparacie, czy w telefonie, czy stabilizacja optyczna, to znaczy, że obiektyw się stabilizuje y, może nie wystarczyć do tego żeby cały, y, cała przestrzeń w koło, tak jak tutaj widzimy budynki, tory, bruk jakieś znaki, to wszystko jest ostre a tramwaj, który jest w ruchu, zamienił się właśnie w taką świetlną smugę. Ten czas otwarcia migawki, to jaki jest dla nas dobry w fotografii, to musimy też trochę poeksperymentować, troszkę się tym pobawić, nie bać się, podejść do tego zupełnie kreatywnie, bo gwarantuję, że to daje bardzo dużo radości. Inaczej ruch. Przy długich ekspozycjach, czyli takich poniżej 1,8 sekundy, aż do nawet możemy otworzyć migawkę do 30 sekund i próbować złapać burzę, próbować złapać gdzieś jakiś piorun albo fajerwerki, które się nam naświetlą w nowy rok, naświetlą matrycę, która będzie wystarczająco długo otwarta. Właśnie ten ruch. Na jak długo otworzyć migawkę, yy, też zależy od tego, jak obiekt porusza się względem osi obiektywu. Czyli ten tramwaj przejeżdżał jakby od lewej do prawej, dlatego dość łatwo było go rozsmużyć, że tak powiem. Gdyby poruszał się w kierunku obiektywu, yy, to jakby trzeba by było na jeszcze dłużej Otworzyć migawkę, żeby jego ruch był taki właśnie, całkiem rozmyty. Takie długie czasy otwarcia migawki można też stosować w dzień, no ale wtedy musimy zmniejszyć parametr ISO do minimum, czyli np. do 50 ISO albo 100 ISO, jeśli aparat na to pozwala. Także ustawić aparat na statywie, no i przymknąć przysłonę do najmniejszego otworu, czyli np. F22. A jeśli światła jest i tak za dużo, na przykład chcielibyśmy zrobić zdjęcie w miarę słoneczny dzień, a chcielibyśmy zrobić zdjęcie z efektem poruszenia, że obiekt na, na zdjęciu się właśnie tak rozsmuży, to może być też człowiek, który zamienia się w takiego ducha. Potrzebowalibyśmy. Na fil, takiego filtra założyć, taki filtr założyć na obiektyw, który zmniejsza nam właśnie jeszcze ilość światła docierającego do, do matrycy aparatu. Tu jeszcze taka podpowiedź, że czasem jeśli mamy lustrzankę, albo nawet jakiś taki aparat kompaktowy, a być może nawet w telefonach są takie ustawienie, ustawienia, że jest na przykład tryb. Do robienia zdjęć dzieciom, to będzie prawdopodobnie nic innego jak zaprogramowanie aparatu przez producenta do tego, żeby w miarę możliwości na krótko przymykał właśnie migawkę, a manipulował sam parametrem wielkości przysłony i czułości ISO po to, żebyśmy to dziecko w trakcie biegania jakiegoś ruchu. Wiadomo, że dzieci szybko się poruszają zazwyczaj, mogli. Zarejestrować w taki sposób, że jest nieporuszone. Podobnie będzie, jeśli jest tryb na przykład wieczór przy świecach, czy jakieś tam fajerwerki często są w aparatach. To prawdopodobnie będzie zaprogramowanie aparatu, żeby migawka odwrotnie otworzyła się na tyle długo, żeby ten właśnie ten, tę małą ilość światła wpuścić do, do matrycy. Tak manipulując na przykład parametrem ISO, podnosząc go, żeby zdjęcie nadal miało dobrą ekspozycję i było nieporuszone. Także jeżeli nie mamy możliwości samodzielnego albo nie jakoś nie czujemy się w samodzielnym ustawianiu czasu migawki, to warto jest skorzystać z tych trybów. One powinny jakoś tam pomóc zrobić dobrze naświetlone zdjęcie oraz nieporuszone zdjęcie. Oczywiście z tym nieporuszeniem to jest tak, że zakładamy, że chcemy, żeby zdjęcie było nieporuszone, ale ja bardzo zachęcam właśnie do eksperymentów i do robienia zdjęć z długim czasem otwarcia migawki, nawet z ręki, nawet, żeby zobaczyć to, to poruszenie, czasem mogą powstać ciekawe efekty, jeśli na przykład skierujemy aparat na, na liście, gdzieś tam. Akurat jest dobra pora roku, jest dużo kolorów i otworzymy na, na długą migawkę i poruszymy nawet specjalnie tym aparatem. Mogą powstać ciekawe pejzaże takich zdjęć nietypowych, które później możemy sobie wykorzystać na przykład do, na jakieś tła albo po prostu cieszyć się tym zdjęciem tak, jak ono zostało zrobione. Kolejnym ważnym elementem, kolejnym parametrem, który należy omówić, zwłaszcza w odniesieniu do ekspozycji, jest przysłona. Przysłona, czyli po prostu taki układ mechaniczny, który może nam zmniejszać ilość światła, które wpada do obiektywu, albo powiększać. Ono składa się, ta przysłona składa się z takich lamelek, które po przymknięciu w lepszych obiektywach albo dążą do Koła, a kiedyś y, częściej po przymknięciu y, tworzyły taki kształt oktagonalny na przykład. Im lepszy jest obiektyw, często to także wiąże się z ceną, tym może się ta przysłona bardziej otworzyć. Wtedy mówi się, że obiektyw jest jasny. Im jest jaśniejszy, tym. Ta wielkość przysłony jest większa. Ją, ten parametr, ta wielkość przysłony jest zestandaryzowana i określa się ją literką F. Także patrząc na obiektyw, aparatu, który posiadamy, na obiektywie gdzieś z przodu pewnie będzie napisana y, maksymalna liczba przysłony, maksymalna wielkość. Tutaj trzeba uważać, bo im ta liczba jest mniejsza, tym Otwór przysłony jest większy. Czyli, na przykład, F22 to znaczy, że przysłona jest maksymalnie przymknięta, a na przykład F4 będzie znaczyło, że no, ta przysłona się bardziej otworzyła. W bardzo dobrych obiektywach, bardzo jasnych obiektywach. Ten parametr F może dojść do 1,8, czasem 1,4, choć są obiektywy, które nawet mają liczbę przysłony poniżej 1, czyli np. 0,90. Co ważniejsze, ten otwór przesłony nie tylko wpływa na ilość światła, które wpada do obiektywu, ale tworzy też pewne zjawiska optyczne. Otóż Nazywamy to w fotografii głębią ostrości. Ta głębia ostrości to jest kolejna rzecz, która jest typowa dla powiedzmy języka fotografii. Tak jak w przypadku migawki my możemy, w przypadku kontroli migawki możemy w jakiś określony sposób rejestrować ruch, czyli albo go zamrażać, albo go. Właśnie tak rozmywać, rozsmurzać. Tak samo w przypadku migawki, tym językiem, tym zjawiskiem optycznym, językiem fotografii będzie głębia ostrości. Tutaj, dla przykładu, pokazałem zdjęcie ekranu telefonu. Jako ciekawostkę powiem, że są specjalne aplikacje, które po zrobieniu zdjęcia mogą symulować czy też emulować. Właśnie zmiany wielkości tego otworu przysłony. Żeby znaleźć taką aplikację, wystarczy wpisać sobie w sklep Play, chyba dla Androida, tak to się nazywa, albo w App Store, na przykład Focus, albo Blur, i jakieś aplikacje powinny nam się znaleźć. Dla przykładu zdjęcie z Wrocławia, znana pani, znana postać. W tym momencie, tak jak widać, jest ustawiony parametr F20. To znaczy, że pierwszy plan jest w ostrości, ale także drugi plan, czyli drzewa, chmury oraz kawałek bruku. Wszystko znajduje się w ostrości. Zobaczmy, co się będzie działo, kiedy będę otwierał właśnie przysłonę. Czyli jej liczba będzie się zmniejszać. Tutaj zrobiłem zbliżenie tego zdjęcia, żeby było widać, co dzieje się z tłem. Tutaj już mamy f10, czyli mniejsza liczba, większa, yy, większa średnica tej przysłony. Widzimy, że drzewa z tyłu zaczynają nam znikać w nieostrości. Teraz przysłona ma wartość 4. Widzimy, że tam w tle jest coraz większe rozmycie. Aż do liczby przysłony F18. Widzimy, że z tyłu, za pierwszym planem, tło jest zupełnie rozmyte. Czy to się przydaje? Jest to. Typowe zjawisko właśnie dla języka fotografii, często wykorzystywane w portretach, że właśnie dzięki temu możemy tworzyć takie nastrojowe, malownicze zdjęcia, gdzie oczy modelki na przykład, czy twarz cała jest w ostrości, a wszystko, co, co jest tłem, rozmywa się, dzięki czemu tworzy takie barwne plamy i zupełnie właśnie odcina tę postać od tła. Gdybyśmy chcieli ręcznie ustawić aparat tak, żeby właśnie robić zdjęcie z małą głębią ostrości, bo w tym momencie, kiedy pierwszy plan jest ostry, albo jakiś element, to może być nawet na drugim planie jest ostry, a coś przed pierwszym planem jest w nieostrości i za tym obiektem jest w nieostrości, mówimy, że wtedy głębia ostrości jest mała, to żeby ręcznie uzyskać taki efekt, Trzeba właśnie jak najbardziej otworzyć przysłonę, do jak najmniejszej liczby zejść jak to możliwe, no i odpowiednio czasem otwarcia migawki i czułością tak manipulować, żeby ekspozycja zdjęcia, czyli światło jakie jest w zdjęciu, dalej było takie, jakie trzeba. Czasami są takie właśnie też tryby półautomatyczne, na przykład na pokrętle aparatu będzie literka A od Upper chair, czyli po angielsku, właśnie przysłona. Właściwie to chyba pochodzi nawet z łaciny, to słowo. I wtedy, jeżeli wprowadzimy sobie na pokrętle tryb z literką A, możemy sami regulować właśnie otwór przesłony, a aparat automatycznie dobierze czas otwarcia migawki i czułość ISO. Dla przykładu, jeszcze jedno zdjęcie z modelką. Najpierw przy dużej głębi ostrości, czyli wszystko, yy, każdy plan w obiektywie jest, znajduje się w ostrości. Aż do takiego rozmycia, które widoczne jest tutaj na zbliżeniu. A zatem jeszcze raz powtórzę, yy, że te trzy parametry, które o Omawialiśmy, czyli czas otwarcia migawki, wielkość przysłony oraz ISO. Ich zmiany wpływają na ekspozycję. Trzeba tak ustawiać aparat lub on zrobi to automatycznie za nas, aby właśnie ekspozycja była taka jak potrzeba, żeby tego światła na zdjęciu było tyle, ile potrzeba. Jeszcze tylko podpowiedź, bo to może być czasem właśnie. Takim częstym błędem na początku fotografii, że jeśli na przykład robimy zdjęcie telefonem komórkowym i widzimy, że jest ono przeeksponowane, to znaczy, że jest za jasne, że, że chmury są powypalane, że nie ma tam żadnych szczegółów, można w trakcie robienia zdjęcia nacisnąć palcem właśnie na te chmury. Zazwyczaj wtedy aparat, dla niego będzie to informacja aparat, który jest w telefonie. Że my chcemy ustawić parametry dla tego miejsca, w które kliknęliśmy na ekranie, i wtedy prawdopodobnie niebo będzie bardziej niebieskie. Zresztą to trzeba poeksperymentować, bo może się okazać, że właśnie warunki. Które panują na zewnątrz są na tyle trudne, że po kliknięciu palcem w chmury, które są najbielsze, okaże się, że dół zdjęcia jest zupełnie czarny i nie do przyjęcia. Więc trzeba poszukać yy, najczęściej takiego obszaru w zdjęciu, yy, który jest gdzieś w środku, jeśli chodzi o natężenie światła, bo jeśli klikniemy gdzieś w coś, co jest cieniem, no to wtedy niebo, chmury prawdopodobnie zamienią się w białą plamę. Jeśli klikniemy nacelujemy właśnie palcem na, na najwyższe światła, no to może się okazać, że te cienie są zbyt czarne, więc szukamy czegoś, co dla naszego wzroku wygląda yy, tak po środku. Na przykład patrząc na to zdjęcie. Tutaj ekspozycja była ustawiana na uniwersytet, który jest dość jasny, ale jeszcze nie jest zupełnie biały, i dzięki temu, właśnie to zdjęcie, chociaż jest zdjęciem nocnym, ono wydaje się jeszcze dość jasne. Trzeba także pamiętać, że właśnie każdy z tych parametrów. Jest jakąś formą wyrazu, czy też daje nam możliwości formy wyrazu yy, jako fotografom, czyli na przykład właśnie pokazywanie ruchu, yy, czy pokazywanie głębi ostrości, czy wprowadzenie szumu do zdjęcia albo pozbycie się szumu ze zdjęcia poprzez odpowiednie ustawienia ISO. To wszystko ma znaczenie i zachęcam bardzo. Gorąco, właśnie, żeby eksperymentować, żeby trochę ten aparat wprowadzać w tryb manualny przynajmniej jednym parametrem i właśnie obserwować, co się dzieje, jakie zmiany zachodzą, co możemy pokazać na przykład inaczej niż takie zwykłe zdjęcie, jedno yy, nieróżniące się od tysięcy zdjęć, które mamy w swoich zbiorach. Teraz chciałbym jeszcze pokrótce opowiedzieć o tym, co ma taki naj, jeden z największych wpływów na to, jak wyglądają nasze zdjęcia, mianowicie ogniskowa obiektywu. Z grubsza obiektywy dzielimy na y, szerokokątne, czasem jeszcze są ultra szerokokątne i rybie oko, nawet jeśli chodzi o pole widzenia. Te szerokokątne to oczywiście widzą świat bardzo szeroko. Obiektywy standardowe, one są gdzieś blisko tego, co my widzimy oczami, oraz teleobiektywy, czyli takie, które pozwalają na Fotografowanie obiektów, które są oddalone i one widzą bardzo wąsko. Im dłuższa jest ogniskowa, czyli na przykład 200 mm, czasem 400 mm, to już jest z pokaźnych rozmiarów obiektyw, tym z dalszej odległości możemy fotografować na przykład ludzi albo jakieś wydarzenia sportowe albo ptaki, ale kąt widzenia tego obiektywu jest bardzo wąski. No obiektyw szerokokątny, no to widzi właśnie dużo tego świata, ale my musimy podejść do, do przedmiotu, do obiektu, który fotografujemy, zbliżyć się do niego. Często właśnie w aparatach korzystamy z obiektywów typu zoom. Na przykład często spotykany typ obiektywu który właśnie ma ten zoom, to jest na przykład 24,70, czyli 24 to jest szeroki kąt, gdzieś w połowie będzie 50, to taki jest standardowy kąt widzenia, powiedzmy. No i 70 to już dąży w stronę właśnie obiektywu portretowego. I my często korzystamy właśnie z tego zoomu, bo nie chce nam się albo po prostu czasem nie mamy takiego pomysłu, żeby zmienić nasze położenie względem Fotografowanego obiektu, a czasem właśnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ten zoom i te właśnie różne kąty widzenia mają swoje konsekwencje dla kompozycji i pewne zjawiska optyczne też zachodzą. Tutaj na przykład na tym zdjęciu jest to zdjęcie zrobione obiektywem 65. Wszystko wygląda na tym zdjęciu w miarę. Tak jak widzimy oczami, czyli nie ma tutaj dużych zniekształceń, ale ciekawie zacznie się robić, kiedy zacznę zmieniać kąt obiektywu w kierunku właśnie obiektywu, który widzi bardzo szeroko. Za chwilę pokażę zdjęcie zrobione szerokim kątem z tego samego miejsca. Nie poruszając się, zobaczymy, jak zmieni się przestrzeń i co zwłaszcza stanie się z liniami, wszystkimi. To już jest właśnie zrobione zdjęcie obiektywem szerokokątnym. Wydaje mi się, że to było około 20, między 21 a 24 mm. Widzimy, jak ta przestrzeń zaczyna się zmieniać. Zachodzą pewne, właśnie, Zjawiska optyczne. Im szerszy jest kąt, tym bardziej poszerza perspektywę, czyli linie zaczynają nam bardziej się wyginać, zaczynają dążyć do takiego beczkowatego kształtu. Taki obraz, zrobiony właśnie z tego samego miejsca, obiektywem szerokokątnym, pokazuje znacznie więcej świata, i widać, że ten most, jakby. Z staje się bardziej zaczyna tworzyć złudzenie jakby wychodził z tego zdjęcia, jakby ta przestrzeń nas bardziej wciągała, właśnie poprzez to zjawisko zakrzywienia perspektywy. Zdjęcie zrobione obiektywem ultraszerokokątnym, czyli wartość 16 mm, widzimy coraz większe zniekształcenie perspektywy, mamy wrażenie, że przedmioty, które są na dalszym planie, są bardzo oddalone i zmniejszają się. No właśnie na tym polega to zjawisko zniekształcania czy też spłaszczania perspektywy w przypadku teleobiektywów, obiektywów o długiej ogniskowej że to w szerokim kącie, to co jest blisko obiektywu, Wydaje się dużo większe, a to, co jest daleko od obiektywu, zaczyna się zmniejszać. No dokładnie, tak jak stworzono perspektywy w malarstwie, na tym to mniej więcej też polegało. I my, właśnie korzystając z tego zoomu w aparatach, zapominamy, że to zjawisko zniekształcania perspektywy, jej poszerzania dla szerokiego kąta i spłaszczania dla właśnie, dla wąskiego pola widzenia teleobiektywu, że to zjawisko ma znaczenie dla naszych zdjęć, ponieważ tworząc zdjęcia szerokokątnym obiektywem czy ultra szerokokątnym, możemy mieć wpływ właśnie na kompozycję, bawić się tymi liniami, bawić się perspektywą. No tutaj na tym zdjęciu to pewnie byłaby perspektywa z jednym punktem zbiegu, prawie w centrum kadru. Co jeszcze warto powiedzieć a propos właśnie szerokiego kąta? No, portrety robione szerokokątnym obiektywem będą nam zniekształcać twarze. I teraz czasem to wygląda fajnie, a czasem niekoniecznie. Zazwyczaj najbliżej obiektywu, kiedy fotografujemy szerokim kątem, jest nos, który po prostu najbardziej odstaje, więc yy, używając szerokiego yy, kąta, jeśli podejdziemy do modela czy też modelki, może mu się nie spodobać efekt jaki uzyskał fotograf mówiąc że w rzeczywistości nie mam tak dużego nosa po prostu dlatego trzeba właśnie mieć świadomość jakie zjawiska optyczne zachodzą w przypadku używania różnych ogniskowych kolejne zdjęcie zrobione właśnie obiektywem szerokokątnym widać jak te Linie wszystkie, które mamy w obrazie, dążą do, do zbiegu jakiegoś, czyli perspektywa jest poszerzona. Co akurat w przypadku takiej fotografii gdzieś tam na ulicy, kiedy jeszcze właśnie w przestrzeni mamy dużo linii, a tutaj proszę zobaczyć są nie tylko te przęsła mostu, nie tylko barierki, ale jeszcze cienie, które padają na bruk. Tworzą nam dodatkową tutaj kompozycję z linii, jest jeszcze są krawężniki wymalowane, więc też warto użyć jest takiego szerokokątnego obiektywu, żeby to wszystko jeszcze przerysować, właśnie tę perspektywę. Dzięki czemu to zdjęcie tworzy złudzenie większej trójwymiarowości. No bo oczywiście świat, który nas otacza, posiada trzy wymiary. Wysokość. Szerokość i głębie, niektórzy mówią, że cztery, bo jeszcze czas się dodaje, fotografia i malarstwo nie posiada właśnie tej głębi, jest dwuwymiarowe, ale za pomocą właśnie obiektywów szerokokątnych, czy, y, czy manipulacji wartością przysłony, my możemy, jako fotografowie tworzyć złudzenie tego utraconego wymiaru, jakim jest głębia. Czy na przykład y, poprzez Świadome ustawianie czasu otwarcia migawki możemy także tworzyć złudzenie kolejnego zaginionego wymiaru, jakim jest czas. Kolejne zdjęcie zrobione obiektywem szerokokątnym. Widzimy, że dachy budynków schodzą się do siebie. Jest to nienaturalne. Do fotografowania architektury. To właśnie, co jest uważane za błąd, to, to zakrzywienie. Są specjalne obiektywy, one mają taką konstrukcję, która niweluje te wszystkie zniekształcenia, ale dla nas akurat to zniekształcenie perspektywy może posiadać jakiś walor estetyczny. Mówiąc o perspektywie, zahaczyliśmy o wątek kompozycji, bo do tej pory mówiłem o właśnie, o ekspozycji i jaki to ma wpływ na to, co jest zarejestrowane. Temat kompozycji to tak naprawdę oddzielny warsztat, a może i kilka warsztatów, ale o kilku elementach warto powiedzieć, zaczynając od podstaw. Jest taka teoria, że na obraz patrzymy tak, jak Uczymy się w danej kulturze czytać, czyli w naszej kulturze zazwyczaj zaczynamy patrzeć od lewego górnego rogu, potem nasz wzrok przebiega po obrazie w prawą stronę, znowu w lewy dół i znowu kończy się gdzieś w prawym rogu kadru. Jest taka teoria, ja wierzę, że ona jest słuszna i można to pokazać na kilku przykładach. Popatrzmy na to zdjęcie. Można w nim wyróżnić kilka elementów kompozycyjnych, takich jak na przykład plany. Na pierwszym planie widać, wchodzi tutaj od prawej strony gałąź drzewa. Ja teraz nie zastanawiam się nad tym, czy to jest dobra kompozycja, czy nie, czy to zdjęcie jest interesujące, tylko po prostu staram się je w jakiś sposób zanalizować. A zatem pierwszy plan wypełnia tutaj. Czarna gałąź, na dole jest zielona trawa. W drugim planie widać rzekę, na trzecim planie jest jakieś hałdy węgla podejrzewam. No i słońce, które jest blisko centrum kadru. Później pustka nieba po lewej stronie. Co jakby przeważa to kompozycję tego zdjęcia na prawą stronę. Jeszcze dodatkowo są drzewa. Wydaje się, że ta lewa strona jest zbyt lekka. Jeszcze raz to samo zdjęcie. Tym razem jest ono tak przycięte, że słońce znajduje się dokładnie w środku kadru. I ja, patrząc na takie zdjęcie, mam Taką ochotę, właśnie patrzeć się wszędzie, tylko nie w ten centralny punkt, a jednocześnie, no, ponieważ jest to najjaśniejszy punkt, wzrok z konieczności zatrzymuje się gdzieś wokół tego, tego słońca, jednocześnie próbując uciekać. Ja osobiście nie przepadam za takimi zdjęciami, właśnie przez to, że w sumie po czasie. Niewiele z tego zdjęcia wynika, i ja niewiele widzę z tego zdjęcia. Po prostu mogę jedynie gapić się na to słońce. I oczywiście, nawet nie chodzi o to, że to jest jakaś wada, tylko żebyśmy jako fotografowie mieli świadomość, że w trakcie komponowania zdjęcia ktoś na to zdjęcie będzie patrzył w jakiś określony sposób. Więc my musimy tak robić, żeby właśnie szukać dobrego sposobu. I też dobrych emocji dla tego zdjęcia. No, właśnie, jak lepiej kontrolować kompozycję? Każdy aparat i pewnie każdy telefon może nam wyświetlić siatkę. Tak, jak właśnie teraz widać na tym zdjęciu to jest screen z telefonu. Ta siatka. To jest tak naprawdę, odnosi się do złotego podziału kadru, tak zwanego, czyli kadr podzielony jest na 9 kwadratów, i za pomocą tych linii tworzą się wokół centrum punkty zbiegu. Generalnie przyjmuje się, że poza jakimiś wyjątkami, że właśnie taka kompozycja z punktem centralnym wyraźnie zaznaczonym jest mało dynamiczna, mało ciekawa dla wzroku i lepiej jest umieścić ten punkt, który chcemy wyróżnić, właśnie w jednym z punktów zbiegu tych linii. I dla przykładu, pokażę za chwilę takie zdjęcie, gdzie to słońce będzie przesunięte właśnie w taki. Punkt zbiegu, pamiętając o tym, że wzrok zaczyna patrzeć na obraz od lewej strony, później idzie w prawo, później w lewy dół i kończy gdzieś, właśnie na prawym dolnym rogu. Tu mamy podobne zdjęcie, ale widać, że w tym momencie słońce jest przesunięte mocno w prawy dolny róg, dlatego wzrok może łagodnie zacząć patrzeć od od nieba i skończyć zawsze na tym wyróżnionym punkcie, gdzie jest słońce, chociaż ono w tym momencie na tym zdjęciu nie znajduje się idealnie w mocnym punkcie kadru. To, co jeszcze warto powiedzieć, to na przykład y, horyzont. Horyzont, który także jest elementem kompozycyjnym zdjęcia. Horyzont dzieli nam. Zdjęcie no, na jakąś część górną i część dolną. Horyzont jest pewnego rodzaju granicą, właściwie to jest złudzeniem. Przyjmuje się, że zdjęcia, które, których linia horyzontu jest w połowie, jest w nich jakaś równowaga. Ale też jest mało dynamiki. Zdjęcia, które horyzont mają dość nisko, tak jak w tym przypadku, na który patrzymy, mówi się, że są lekkie, jest dużo powietrza. No, gdyby nie ta gałąź tutaj wchodziła, to, to pewnie, czy nad morze na przykład, jak takie zdjęcia się robi, to wtedy właśnie dobrze można tworzyć klimat, ciężar zdjęcia poprzez umieszczenie linii horyzontu w odpowiednim miejscu. Na pewno to, co jest częstym błędem przy tego typu zdjęciach z wyraźnie odciętą linią horyzontu, i zwłaszcza gdy pojawia się woda w zdjęciu, tak jak w tym przypadku, częstym błędem jest pochylenie zdjęcia. To zdjęcie jest wykonane w taki sposób, że widać, że prawa strona jest wyżej. Od lewej, czyli tak jak wydaje się, że, że woda powinna tam właśnie ta rzeka spłynąć na lewą stronę, podczas gdy w rzeczywistości jako ciekawostka powiem, że ona właśnie płynie w drugą stronę ta rzeka, więc trzeba uważać na robienie, kiedyś robi się zdjęcia z wyraźnie zaznaczoną linią horyzontu, aby ten horyzont nie był krzywy. Chyba że jest jakiś powód, żeby ten horyzont zakrzywić, chyba że szukamy innych. Możliwości kompozycyjnych, ale jeśli jest to zwykłe zdjęcie, takie właśnie jak to, które ma być jakąś tam pocztówką czy rejestracją z miejsca, które nam się spodobało, no to lepiej uważać, żeby, żeby ten horyzont właśnie nie był przekrzywiony, tak jak na tym zdjęciu. Taką linią horyzontu oczywiście nie musi być granica pomiędzy Ziemią, a niebem tym, co jest w obrazie, ale każda linia, która dzieli nam zdjęcie, właśnie takim wyraźnym odcięciem na jakąś górną część i jakąś dolną część, takim horyzontem może być także właśnie krawędź dachu. Kolejnym ciekawym elementem kompozycyjnym zdjęcia może być samo światło. Kiedyś bardzo przestrzegano, żeby nie robić zdjęć pod światło, ale czasem, zwłaszcza w fotografii cyfrowej, i kiedy fotografuje się telefonem komórkowym, gdzie te obiektywy są pozbawione takiej ilości powłok antyrefleksyjnych, jak w profesjonalnych soczewkach. Właśnie to zdjęcie pod światło może dać nam takie ciekawe efekty w postaci takich flar, takich smug, które tworzą nam dodatkowe elementy kompozycyjne w postaci linii oraz takich kolorów, dodając też jakiejś atmosfery do tych zdjęć, jakiejś atmosfery powietrznej, powiedzielibyśmy. Tutaj, nieco inaczej, na tym zdjęciu, ale też pod światło. To, co jest często właśnie nazywane wadą obiektywów, te wszystkie smugi, flary, czasem może dodać do zdjęcia właśnie jakiś ciekawy element kompozycyjny. Tutaj dobrze znany wszystkim znak. Można by to zdjęcie jeszcze podnieść w nim kontrast tak, że prawie żadne szczegóły nie byłyby widoczne w cieniach. Wtedy byłaby to sylweta tak zwana. A na lewo od napisu jeszcze udało się złapać taką flarę, która wygląda albo jak jakiś niezidentyfikowany obiekt latający, albo jakaś planeta być może kolejne zdjęcie zrobione pod światło, pod słońce. To było bardzo silne słońce, dlatego wszystko co jest na pierwszym planie, co jest przed słońcem, jest pozbawione wszelkich szczegółów, tworzy właściwie tylko taki kontur, sylwetę, tak to nazywamy, ale takie zdjęcia czasem właśnie zyskują one potrafią zyskać jakąś dodatkową Treść, albo nawet jeśli nie treść, to przynajmniej taką sferę emocjonalną, jakiś taki inny klimat y, niż zdjęcia zrobione zgodnie ze światłem. Dlatego ja bardzo zachęcam właśnie do poszukiwań takich, y, takich ujęć, które nie są po prostu takimi, do, jakimi, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, ale właśnie próbują wbrew zasadom zrobić. Y, Zdjęcie, które będzie nieco inne. W tym warsztacie omówiłem zaledwie kilka podstawowych pojęć, które pomogą nam lepiej zrozumieć, jak działa aparat, i mam nadzieję, pomogą nam w uzyskaniu pewnej kontroli nad tym, jak robimy zdjęcia, a docelowo do podniesienia naszej kreatywności. Zachęcałbym także do tego, żeby odejść od typowego fotografowania, kiedy trzymamy aparat na wysokości oczu, ale właśnie szukać nowych ujęć, czyli czasem przykucnąć, położyć ten aparat gdzieś na ziemi, poszukać innej perspektywy, czy nawet podnieść aparat do góry, wejść gdzieś wyżej, żeby zrobić zdjęcie z góry. Te zdjęcia mówią coś innego. Zazwyczaj pokazują świat inaczej niż w taki sposób, jak na niego patrzymy zachęcam do robienia zdjęć z długim czasem otwarcia migawki do zdjęć zachęcam do robienia zdjęć właśnie z dużym otworem przysłony ale także do poszukiwania takich elementów graficznych jak właśnie linie jak figury kształty geometryczne w zdjęciach w architekturze jest ich pełno poza tym także w fotografowaniu ludzi, do poszukiwania emocji, nie tylko uśmiech, prawda, jest jedyną emocją, którą możemy pokazać na zdjęciu, ale czasem być może smutek może powiedzieć nam więcej. Zachęcałbym też wszystkich do tego, żeby, na, żeby robienie zdjęć było wydarzeniem czyli jeżeli idziemy na spacer fotograficzny, to z założeniem, że właśnie Poszukujemy ciekawych rzeczy, poszukujemy opowieści w tym otaczającym nas świecie. Nawet jeśli to mają być zdjęcia tylko takie właśnie geometryczne, to też jest dobre ćwiczenie. Zachęcałbym do tego, żeby właśnie przy fotografowaniu ludzi to też było wydarzenie. Można poprosić kolegę czy koleżankę o Namówić do właśnie do takiej sesji, która ma coś znaczyć, żeby się trochę pobawić, właśnie w takich profesjonalistów, żeby to nie było tylko i wyłącznie zwykłe robienie zdjęć, ale już z jakimś założeniem. Poza tym, Warto jest śledzić dokonania mistrzów fotografii, spoglądać na strony. Jest ich całkiem sporo w internecie. Można znaleźć zdjęcia Westona, można znaleźć zdjęcia Annie Leibovitz. Jest, Mamy wspaniałych mistrzów fotografii, warto podpatrywać co oni robią, być może nawet czasem kopiować. Wszyscy jesteśmy karłami stojącymi na barkach olbrzymów, jak mówi znane przysłowie. Bardzo dobrą metodą podnoszenia swoich kompetencji jest próba tytułowania zdjęć, poszukiwanie tytułów, czyli nazywania tych zdjęć. Być może okaże się, że są zdjęcia, które po czasie, od kiedy zrobiliśmy je, zaskoczą nas swoją treścią, a być może będą takie, o których nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Sztuka robienia zdjęć to także sztuka. Kasowania zdjęć. Wszystkie zdjęcia, które zrobimy po spacerze czy będąc na jakimś wydarzeniu, relacjonując je w postaci fotograficznej, bardzo dobrym ćwiczeniem jest przeglądanie tych zdjęć i usuwanie tych, które albo zawierają jakieś błędy, albo po prostu się nam nie podobają, i pozostawiania tylko tych najlepszych. Poza tym, też, jako fotografowie. Powinniśmy tworzyć albumy. Dzisiaj jest to bardzo łatwe, nawet albumy w formie prezentacji takiej multimedialnej czy do wyświetlania na telewizorach oczywiście pokazując niedużą ilość zdjęć i wybierając tylko te najlepsze. Wszystkie zdjęcia, które tutaj widzieliśmy, zostały zrobione telefonem komórkowym w trakcie jednego spaceru i tylko właściwie na potrzeby tego warsztatu. Ale ja zachęcam do tych fotograficznych spacerów, gdyż Wrocław jest niebywale fotogenicznym miastem. Możemy tu zrobić i przepiękne pocztówki, ale także udać się na przykład na, do, do takich dzielnic jak Ołbin czy na Dodrze. Gdzie można poszukiwać innych znaczeń, śladów historii, których fasady nadodrzańskich kamienic są jeszcze wciąż pełne. Zachęcam do tego, żeby właśnie czasem zajrzeć do jakiegoś podwórza, albo bramy, właśnie robiąc takie zdjęcia, gdzieś przez bramę. Można poszukiwać takich naturalnych ram, takich kadrów, o których mówimy, że zdjęcie w zdjęciu, gdzie przez bramę widać jeszcze część jakiegoś podwórza z interesującym światłem na przykład. No, i chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia na drodze. Rozwoju tej pięknej sztuki, jaką jest fotografia.